Halo, witam was w lolowych szachach. Przed wami przystojny szachista, mistrz szachów, kolejne TFT. I mam takie ciekawe wieści, bo już pomału wam powiem, że ten tryb może mi się nie nudzi, ale tak no, dopóki rankedów nie ma, które będą podobno gdzieś 14-15, coś takiego. Przedłużyli ten patch, co mi się nie podobał. Miał być w tym patchu w tym tygodniu teraz, co będzie, bo dzisiaj jest sobota, więc w przyszłym tygodniu miał być patch, ale nie ma. Chyba z tego, co słyszałem, przedłużyli. I niestety, no na razie takie granie jest. I tak jak chwaliłem ten typ, teraz powiem, co mi się nie podoba. Tak, Primo, nie podoba mi się system tych małych legend. Raczej to są drobnostka, no mówmy się, że to są kosmetyczne zmiany, ale nie wiem, ceny za te jajka. Wiem, że teraz będę takim cebulakiem, ale sorry, te ceny za te jajka są dziwne względem tych upgrade'ów. Na przykład tak jak widziałem parę openingów, to strasznie ciężko dostać te zwiększone upgrade'y. Po prostu muszą mam, jakby duplikat wyleci, to wtedy jajeczko wchodzi na lepszy poziom. Na przykład teraz widziałem poziom pierwszy mam kurczaka. Który sobie skacze w ogóle i dabuje gdzieś na którymś. No, dab. Sobie dabuje. To muszę dostać duplika, żebym skoczył na drugi poziom. A tych kurczaków tam jest chyba jeszcze 6 albo 7. Plus do tego, jak kupujemy jajeczka z tych innych serii, to jest szansa też na inne jednostki. I to jest takie no. No nie, no dziwne to jest, o, że tak powiem. Powinien coś takiego zagrać. Tak jak mówię, pierwszą jednostkę zazwyczaj sprzedajemy. Chociaż Luciana można byłoby zostawić, na przykład teraz mógłbym zostawić Luciana i byłbym trzech nobli, to byłoby dobre, ale mi się wydaje, że od trzech nobli lepszy tak jest szybki upgrade level 2. No w sumie tu mógłbym się sprzeczyć, że może warto było zostawić tego Luciana i kupić Vayne po prostu i Garena. Tu się zgodzę, że to, no to chyba było lepsze, znaczy zobaczymy, jak nie dostanę level 2 że to zrobimy to będzie gorsze. I to mi się nie podoba ten system jajeczek, plus są drogie te jajca strasznie. Jeśli chcecie dostać z danego drzewa geologicznego, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, chcecie dostać daną jednostkę z danego, wiecie, albo dostać kurczaka, nie kurczaka, może to są kurczaki. Chyba nie skoczyła fajnie. No i mordę. I mamy już Ginzo. Po trzeciej rundzie zdecydujemy, na pewno i ten Ginzo tam. Więc to mi się trochę nie podoba. Na przykład ja miałem taką myśl, bo postawię teraz, jak mówię, co mi się nie podoba, to jakbym to zmienił. Na przykład dodatkowy quest taki, wygraj, wygram mu teraz tym kurczakiem powiedzmy na 20 gier, pierwsze miejsce musiał 20 razy zająć. I ten kurczak leveluje na drugi poziom, to byłoby super moim zdaniem. Ciężkie jak cholera, ale wykonywalne. I ludzie na pewno już mieli więcej sensu, żeby grać, no ale to dalej jest beta, no jest ten znaczek, że to jest beta. Plus ten battle pass też jest tragiczny, bo każdy dostał jajko na start, fajne, nie? Level 1 kurczaka tam co sobie wybrał z jajka i potem tych jajek nie ma. I widzę te nagrody w battle passie też super. Ikonka, która się zmienia, tylko kolor. Też takie dziwne trochę. Mogliby zrobić na przykład to, jak ma większość tych Battle Royali, że na przykład płacisz ekstra za ten. Płacisz ekstra za. za battle passa i coś dostajesz. Może Lulu by to było spoko. Dobra, damy Vayne, no musi karować. To jest chyba najlepsze, co mogę zrobić. Nie wiem, czy Kazik jest lepszy od Mordekaisera. Znaczy jest lepszy, ale nie wiem, ten buff z Knightów coś robi mimo wszystko, więc na razie bym tak zrobił. Jak ktoś ma Kazika, level 2, nie patrzyłem, to jest tragedia. Więc to co mówiłem, na przykład 20 winów tym pingwinkiem, pierwsze miejsce bym zajął, albo nawet top 3, top 2. Chociaż nie, to już byłoby za łatwe. Pierwsze miejsce i wskoczy na drugi poziom, fajne by to było. A tak to niestety trzeba jeszcze RNG trzymać. Przykładem jest ten, bo widziałem właśnie też jeden z openingów tego Overpoil, on tam pieniędzy musiał wydać. No ale jak ktoś ma kasę, to komu zabronicie, nie? Plus to są kosmetyczne zmiany, więc to nie jest problemem. Fajnie mi się podoba to, że oni te nerfy rzucałem cały czas. Pokersona dostał z Ginzo. Nie wygram tego raczej. Chyba, że. Nie wygram. Garen jednak. Garen Balancet. Myślę, czy strony jest sprzedać Lulu kupić. Niestety nie jest. Lulu fajna jest z Shojinem, to takim co manę daje po ataku, jak spela użyje. Kazik jest super, Kasadin, żadnych upgrade'ów. O, dwa Gravesy. Lulu im raz. Vayne, nic, Lucian jest, o spoko. Tak to robimy. Tristana out. Chyba tak zrobimy. I to jest lepsze teraz na pewno. No wrócił ten Lucian z tym marnotrawnym. Dwa golda zmarnowałem, ale no. Dzięki temu może wygram rundę. Chociaż tak nie było to super, ale to Vayne bym kupił. To muszę zrezygnować z czegoś. Powiedzmy, że z tych chłopów zrezygnuję. Kupimy tak. Kazik level 2 jest właśnie cholernie mocny. Nobel fajny wszedł, ale no nie da rady. Manę wysysa. Zabij tego Kazika przynajmniej. Trzech Voidów w ogóle ma już, to już mi fajnie. Marmor penetruje koleżka.
Siary, Kubo, to nie ma żadnej różnicy. No, ładnie mu siadło. Bardzo szybkie trzy wojny. Kaziek jest chyba jednym z lepszych upgrade'ów na początku, właśnie dzięki temu, że jest asystentem. Dwa murzynki! Też siadło, wam powiem. Tylko obniżam sobie ten. Czekajcie, ja mogę sprzedać 4, 6. Nie, no tego nie chcę sprzedawać. W sensie nic nie będziemy sprzedawać, nawet jak wygramy. Jedną jednostkę mogę wrzucić, co? Co tu będzie najlepsze z tego? Chyba po prostu Mordekaiser. Albo Kasadin. Nie, dam Mordekaisera. Jeszcze ten Garen więcej tak chował. I Vayne bym kupił. To sprzedam Kazika, jak. No to już widziałem, że ludzie mieli Kaziki, więc raczej nie ma co liczyć na Kaziksa. Też ma. No ma to samo co ja praktycznie. Tylko niestety level 2 mele postać, na przykład Garen level 2 jest teraz lepszy niż na przykład taka Vayne na początku level 2. Moim zdaniem skromnym. Ale wszedł Nobel na jednostkę, która tankuje i patrzcie, jakie mam problemy, że zabić tego Garena. Sobie kupimy Vayne. To będzie druga level 2, więc można high-rollować. Pisajcie, żeby tą taktykę wam pokazać. Ja nią za nim nie przepadam, no bo to jest takie już stricte RNG i bawienie się. Wejdzie albo nie wejdzie. I albo będziecie do przodu, albo będziecie w tyłku, za przeproszeniem, że tak powiem. Aatrox jest fajny. Z postaci coś z tego chce? Nie za bardzo. Jak mam Garena, to by się temu Morello przydało, czyli różdżka i Giant Belt były dobry. Ale tego Veigara na pewno ktoś zgarnie. Już po niego idzie, no. A nie, umija. To tu mi zostaje, tu i tu. To jest też dobre. Volibear w ogóle, bo miałem Volibeara. Ciekawe. O, ja idę po Veigara, co? 3 golda i... okej, przedmiot. No, Rod jest dobry, bo z tego można Ginza zrobić. Rabadona. Morello. Nowe przedmioty są z Roda. Rod, Łuk. Bev chyba też. Dobre przedmioty. Dwie Lulu i ten Veigar przyszedł. A ja bym teraz chciał mieć 10 golda po tej grze bardzo. Jak to zrobimy? Mądre by to było też zrolować, bo jesteśmy blisko upgrade'ów jakichkolwiek. Ale to ja myślę, że w następnej turze zroluję. No jak to przegram, to będzie przez to stracę, bo jest blisko Kasadin upgrade i blisko Mordekaiser. To Marina pewnie wywalę. Jest niepotrzebna. No Wildów nie, ale Lulu można byłoby... No w tym buildzie na razie tu Lulu nie działa. Ja teraz żałuję, że te Tristany sprzedałem. Bo to z Gunslinger do Luciana by się przydał. A kogo Nobel wszedł na Garena znowu? Niedobrze, że wysysasz manę. Może... A, wskoczył. Ma strasz... 35 many ma tylko. No ale mi się stakuje Ginza, więc im dłużej trwa walka, tym bardziej ja jestem do przodu. Muszę czy nie sprzedać Kasadinu, żeby te lulki kupić. Zaryzykujmy. Znowu pod Noble to wygląda, jakby miało wyjść. A nie chcę za bardzo Noblami grać. No Lulu weszła. Trzy Noble dalej są. Już nie roluje więcej. Nie ma sensu turę przed golemami, ale bym sobie winstreak mógł. Jakbym się udało winstreak teraz utrzymać, dlatego rolowałem. To jest bardzo dobrze, bo na golemach winstreak też chyba wchodzi z tego co pamiętam. Zobaczymy w sumie, tak, chyba przychodzi winstreak. Nic z tego raczej nie chcę. Asasyny były ostatnio. O kurde, o panie. Dobra, do tego nie wygram raczej. Hop zlevelował jeszcze. O, czyli on pewnie chce winstreaka trzymać. Chociaż biją Vayne'a, wymanobla, ale ten mnie zniszczy tutaj po prostu. Lulu ładnie zerkowała, nie wiem czy to starczy. Kręci się Garen, co to jest jedyna nadzieja. Tylko to jest level 1 Garen, więc nie. Nikt tego Kazika nie wie, dlatego Kazik jest mocarny bardzo. Lulu nie ma przedmiotów na manę. Mówię tego Roda już dać, ale nie wiem, może drugi Ginso wejdzie. Więc tak jak mówię, misje muszą pozmieniać moim zdaniem, to takie battle. Znaczy misje same w sobie są okej, tam zagrajcie i Orlów zagrajcie, co tam... Nie wiem, czy sobie tam zagrajcie. Więc to jeszcze ma sensik na razie. Nie lubimy, bo raczej to zrobimy z takim składem. Tak sobie, na golemy zawsze tak róbcie, bo ten golem atakuje tą jednostkę wtedy i te dwa, ten umrze, raczej ten szybko umrze i to potem te dochodzą tutaj. Tutaj jakąś jednostkę obszarową najlepiej dajcie. Chyba, że Lucian jakoś zdaszuje, na to nie ma wpływu. No to jest na razie Noble jest gierka. Mam cztery Noble podstawowe, to jest tylko Leona, Kayle. Więc powinienem trzymać Golda, jak chcę tą grę wygrać. I szukać Kayle potem. Tylko tutaj nie wiem jaki, nie wiem czy jest bardzo Gunslingera wrzucać, bardziej Rangerów bym szukał. Dlatego to, że mam tą Vayne'a, tego jeszcze Mordekaisera nie straciłem.
Znaczy nie straciłem, nie sprzedałem go. To jest Solari. Buff, raczej tarcza dla wszystkich. To jest takie se. To jest Rabadon, który nie mam na nikogo wrzucić na razie za bardzo. Straciłem tego Mistryka, no straciłem. Lipa straszna. Nie wiem, czy jest nawet sens to zlevelować przez to, żeby wrzucić tą Fiolę. Ta Fiola też nic nie daje, po prostu jest noblem kolejnym. O kurde, ale weń level 3 weszła tak z tyłka. I mordziaty. No dawaj, może karnąć. Czyli ja bym raczej drugiej gildzy szukał na nią. Jedną łukum potrzebował i książki dla Garena. Znaczy Giant Belta na Garena. Jest okej. Okay. No umiem zlevelapować teraz, ale no. W sumie szkoda mi golda trochę. Bo taka jest lepszy teraz niż ta Fiola. No dobra, niech będzie. I kupię tego GPK. Bo fajnie pasuje, bo Sibley Masterem i Gunslingerem, więc GPK to byłby fajny, bo Fiora jest z tym. Co oni mają takie już drużyny chore? Każdy ma Pajka, level 2. Pajk jest dostał nerfa, ale dalej jest mocarny. No Lulu nie zdążyła Garena podbić. Wszystko cała nadzieja z tej Vayne. Która wyklikał, ma cholernie dużo HP. 1900 HP, nawet nie wiem czy ja na frontline nie powinien wrzucić. Bo ma dwa razy więcej pod tego Mordekaisera. Łuk będzie super teraz i Giant Belt, no mówiłem już. Tylko muszę zacząć ekonomię dbać, bo jest tragedia jeśli o to chodzi, za dużo golda marnuje. Drugi gepek. Na razie to wygląda na noble. Tak, nie to bym sprzedał tego gepeka, no ale kupujmy te jednostki, dobra. Nie gridujmy na razie. No Morda jest lepszy od Fiory, nie? Na pewno jest lepszy. Ta Lulu to nie pasuje, ona też pewnie pójdzie potem na sel, tylko minus 2 golda za nią będzie. Bo to jest jednostka drugiego tieru. Więc jak ją zrobi na trzeci poziom, nie dostaje 6 golda, czyli tyle golda za ile ją kupiłem. Bo 3 Lulu razy 2, nie? To 6. Tu, widzicie, tu za 4 sprzedaję. Tego Blitzkranga też już parę razy widziałem. Mógłbym zrobić jakieś przedmioty? No nie, bo wszystko raczej z tego chcę zostawić. Chociaż Lulu mógłbym coś dać, Roda samego. No to chyba wygra, no Lucian tankuje, ale ma buff z tego, z nobli. Czyli tam dostaje ile? 100 armora i 35 zdrowia per second. Per second? Nie, per atak. No jest okej, jesteśmy drudzy. Jak ten chłop ma ekonomię? No ma lepszą ode mnie. Już mu trzecia skrzynka wskakuje. Mógłby sprzedać te GPK-i w sumie. Nie, może powinienem sprzedać, może nie. Lulka. Kupmy coś takiego. Zostawmy sobie to, co chcę na pewno dostać. Jak wygram, to Tristana leci out. Bo raczej nie będę jej chciał po prostu jako Gunslinger, tylko po prostu... jako ten... Gepek będzie Gunslingerem drugim dla Luciana. I Blademastera wtedy jeszcze jednego bym potrzebował, nie? Bo to jakiś Yasuo byłby chyba najlepszy, bo Fiora też jest Blademasterem. No tak jak mówię, jak chcę iść w te noble, bo na razie no tak mi gra dała, no. Gra w te gracie tym samą gierka da. Nie wybieracie sobie sami. To będzie może być mocne, Fiora z tym, Spear of Shodin. O, to jest przykład, gdzie Zephyr jest trochę, nie, ale ma 3 jednostki wręcz, więc nie jest taki tragiczny. A Lulu jest mocarna, level 2. Dwie jednostki zbufuje. Dobra, i Tystank out, żeby mi się da więcej golda z Interesta. W sumie tego Gravesa też nie będę potrzebować. To Tystanka jest nawet lepsza od Gravesa na ten moment, bo jest jeszcze Yordlem. Ale nie wiem, jakiego bym trzeciego Yordla wrzucić. Poppy chyba ewentualnie, no, bo była Knightem z Garenem. Dobra, my chcemy łuk, Giant's Belta, albo zbrojkę. Łuki są. Albo łezkę dla Lul też. Albo BF-a do łezki wtedy, ale nie ma nic z tego. Jest łuk, wzięty już. Jest drugi łuk. Kindred w ogóle, no Kindred bardzo chce, ej. Jak Kindred przejdzie, to się zdziwię. Nie, jestem pierwszy, na pewno nie przejdzie Kindred. Czyli Blitzcrank mi zostaje, albo tutaj to... Nie bierz Kindred, bądź kochany. Nie. Miałbym fantomy już wtedy. Co bierzemy? Nie, no nie chcę trzeciego roda, więc weźmy to i będziemy mieli... Ej, nie mamy fantom Dancera, bo nie mam łuku w sumie. No to trzeba było belta wziąć, mój błąd. Myślałem, że łuk mam, nie wiem dlaczego. Ta, teraz mam 2T. No, spatrosiłem to, że tak powiem. GPK level 3, no jak dają. Tylko teraz problem z goldem, chciałbym... No ja to Dariusza najwyżej sprzedam. Dariusza kupiłem tylko dlatego, że właśnie jak mam Blade Masterów dwóch, to wtedy jeszcze można byłoby Drivena rzucić na siłę. Tylko musiałbym mieć jakieś szpatuły. No nie, mogę Tormaila zrobić Robadona, ale na razie mi się nie podobają te przedmioty. Mógłbym zrobić teoretycznie jedną Solarkę, może to nie jest głupie aż tak.
Dobra, zróbmy. Nie wydaje mi się to było najmądrzejsze, ale też nie jest to najgłupszą rzeczą na świecie. Dwa mógłbym nawet zrobić. One się fajnie stakują, ten shield. Bo jak on to wygra grę, to Worf, nie? A dalej mogę z tego zużyć Ginzo albo coś innego. Też nie mam komu dać po prostu tych... Na Lulu to chyba działa, no. Na Lulu chyba działa te AP, jakie damy, to się po prostu zwiększa ten shield, tak mi się wydaje. Graves out. O, on swing streak ma szykowny, że tak powiem. Jest ta popka. No, no nie wiem, ten Tristana sprzedałem. Jest też pani Ashe, no niby do Vayne by fajnie działa. Strasznie farta dostałem z tą Vayne. Czy w ogóle gra? No ten ma taki podobny team. Tylko Vayne nie ma, więc mu Nobla zabraknie jednego. Asasynów dużo, co? To by się jakieś Sejuani czy Ogaty przydały, to są wildy. No już widzę trzech asasynów, czterech. Pięciu asasynów. Mógłbym zlevelopować tu raz, no. Tu był błąd chyba zagrany, że nie zlevelopowałem. Chyba, że to wygram. Może być ciężko. Mordekaisera też nie przesunąłem, nie dostał shielda. A to jest raczej win. Wątpię, żebym to przegrał. Lulu zaserkuje. Chyba, że Lulu... Nie, zwanshotuje Lulu. Pokersom wrzuca. Też ma słabe przedmioty, kolega. Dobra, czyli okej. Okay. Dariusza kupić popi? Nie ma sensu. Dobrze, ma się winstreak trzyma i na wilkach przejdzie winstreak, więc super. Dużo od wilków zależy, co wyleci. Łuk byłby super. Co byłoby super? Łuk, Giant Belt, coś takiego, tak to powinno zostawić, żeby buffa dostał też Mordekaiser z solarki, bo to musi być do przyleganych jednostek, nie? Mógłbym drugiego założyć, bo one się stakują z tego, co pamiętam. I 400 HP Shield na parę jednostek to jest bardzo dobre mimo wszystko. Ale jak mam tą Vayne level 3, to chcę na niej przedmioty. Drugie Ginzo. Yamata. Phantom Dancera. Tego Lucjana najpewniej sprzedam. Żeby dobić do 50 golda. Chociaż Dariusza mogę sprzedać, bo mam jednostkę, nie? I teraz będzie idealnie na levela, popatrzcie, mam 12 golda. Siadło. Drugie Ginzo na Vayne, co? Ale siadło tych przedmiotów. Mogliśmy 3 solarki zrobić na Garenie, nie robimy to? Kurde, mam ochotę strollować i zrobić 3 solarki na Garenie, bez żartu wam to mówię. Ej, nie sprzedałem nic, nie dostałem nie golda. Nic zdarza się. Gepek wchodzi? Gunslingerów daje. Ej, no nie wiem, kusi, najlepsze jest drugie Ginzo, no mówmy się, drugie Ginzo jest najlepsze. Dobra, złożę drugie Ginzo, potem pomyślimy. Też drugie Ginzo na Vayne też jest takie whatever. Dobra, masz Garen. Będzie na odcinek na YouTubie przynajmniej. To nie jest dobre, ale no. To jest po prostu. Duf. O kurde, ona i tak one-shotuje mi tego Garena. To jest głupie, ale to teoretycznie działa, no bo to jest. Policzmy to, matematyka. Kurde, 200 shield każdy. Czyli 600. 600. Razy ile jednostek. A samemu Garenowi też daje? Tak, daję mu też ile, nie? Czyli 6, no 6 razy 6, czyli 3600 daje, tak? No 6 razy 6, 36 plus 2 zera, tak? Dobrze to policzyłem? Chyba tak. Bo 6 jednostek jest. I to rośnie z czasem gry, bo jeszcze jedną jednostkę mogę włożyć. I to ustawienie nie jest takie tragiczne nawet, jeśli mam być szczery. Dobra, teraz się zagadałem, musimy rolować. Kupię z takiej jednostki, o to na pewno chcę, to też chcę. Fajnie jakby Garen level 2 siata, widzę, że jest szansa na to. Dobra, aż na razie out. Są dwa Gareny, dwa Dariusze. No mógłbym kupić brand, sam sobie też jest okej. Okay. Tej Kindred szukam, bo jak Kindred wejdzie, to Lulu mogę sprzedać. No i te dwa Rangery, bardzo Kindred muszę szukać. Jak była, to sorry, ale się czasami zagaduję, nie pamiętam. O kurde, Graves z Warmogiem. A co asasyny, jest jego tank. No fajne są te shieldy. Lulu jest też dobra na asasynów. O każdy niezadany atak przez asasyna to jest boli bardzo, bardzo boli. Asasyni na każdym ataku moim kryte, oczywiście. Nie wiem, teraz mam dylemat, czy szukać Garena, czy iść w lewo i szukać Kayle potem. Przy ostatniego Nobla. Jorka. Tak, za co? Lucian jest bardzo daleko od noszy. Darek. No Darek, też zaraz skoczy na level 3, jeszcze 3 Darki. Mam jedno miejsce, więc mogę rolować. Darek. Ta Leona nieszczęsna.
Level up. Nie, dobra, nie. Nie lokuję, nic nie będę robić. No jest to trochę głupie, ale tak nie ma miejsca na tą Leonę, więc whatever. A ten team, co mam teraz, jest ok. No, Kindred powinien level składać, bo i Kindred szukać. No, tu powinien pójść level, to jest też misplay. A jak nie level, to przynajmniej troszkę do levela dać, żeby trzymać ten win streak, bo zapomniał, że ja lecę na win streaku plus 3. Ja bym tego nie przegrał teraz. No nie, no ten shield jest, daje cholernie dużo, ten shield. Czy do Garena? Nie, no nie mogę sprzedać, jak chcę iść pod noble, no to nie mogę sprzedać. No nie mam też nic na ławce do sprzedania. Tylko ten Dariusz, no tak, no jak wejdzie jakiś Imperial, to Dariusz pasuje wtedy, zawsze Darek pasuje. Co ja potrzebowałem? Teraz łuk mam, czyli potrzebuję drugiego łuku. Kejlis, ale nie ma szans, że na przejdzie, bo jest ze szpatułą. Nie widzę najmniejszej szansy na to. Łezka dla Lulu jest okej? Okay. Nie, no ja Jasuo wzięli, ale tak pierwszy wybieram niestety, więc... BF-a nie chcę. No to wezmę najpewniej. Mordę też jest okej, okay, ale ja potrzebuję jednostki do Sela, żeby przedmiot dać. Ja mogę do Kikinza w sumie wsadzić, no nic się nie stanie, ale tak zapierdzili tego Dravena. No i szpatyła. Szkoda, że po jego stronie się zrespił. No to bierzemy, są trzy te same przedmioty, czyli patrzymy na level jednostki. No, bardzo słabo ostatnio ta. Znaczy BF z łukiem daje tą szansę na kryt, ale nie wiem, czy to jest takie fajne. Nie jestem fanem tego przedmiotu ostatnio, jak zauważyłem. Tu idzie sell i tu idziemy teraz po level. I wrzucamy co? Leona mi nic nie daje. Darek jest knightem. Darek chyba jest lepszy od Leony na ten moment. I rolujemy? Zrolujmy sobie parę razy. O, jest Kinder, dobra, to już wiemy, za co idziesz, Darek. Tak musi być na razie, chociaż ta Lulu teraz silna nie dostanie. Dobra, chociaż... Nie, na odwrót powinno być. Znaczy tak głównie dlatego Fantoma jest ta, umówmy się. Ta Lulu. Znaczy ta Kindred. Ktoś umarł na Fantoma, nawet nie wiem co. Tylko problem jest, że będą musiały być... ta kata. Będą musiały być bardzo duże zmiany, jak wejdzie Kayle. Teraz mam 7 jednostek. No z noblami jest właśnie problem, jak się nie ma darmowego slota. Ten giepek na siłę też może pójść, tylko mi daje teraz Gunslingera, z tego co pamiętam. I z Fiorą i wtedy jakieś Yasuo i też byłoby trzech Blade Masterów. Ten giepek też nie jest tragiczny sam w sobie, to też się mówmy o tym. O kurde. O panie. Fiory out. I dwa Mordekaisery kupiłem, bo Mordekaisera teraz... Duże value dostał Mordekaiser teraz. No Draven też jest, widzę, ja to widzę wszystko. Dobra, zaryzykuję, tak. Ja pierdzielę, no jak teraz tego Darka nie znajdę, to patrzcie, jakie będą mieć problemy, że z miejscem na stole. Ja wiem, że nie powinienem tego Mordekaisera kupować, ale ja griduję jak głupiutki. Dam to, weń tego BF-a, niech ma. Ma już w miarę okej, ja tak spit, to niech strzela. Podobają mi się te trzy solarki. A grana to nie jest też tragiczne, bo te AP, bo działa mu to z tym, nie? Z Judgmentem. Skręceniem się. Patrzcie, on dużo bije z tego skręcenia. To było na trzecim levelu Kazik i fajnie mu HP spadało. Ale na razie wygrywam. A ludzie już olinują, więc nie ma też co się martwić. Tylko teraz dużo jednostek straciłem dobrych. No ale jak już Darek jest tak blisko, to wiecie, to głupio powiedzieć mu nie. I tą Fiorę muszę trzymać, bo noble to są moje nadzieje. A nie chcę też właśnie ruszować teraz revela. No to muszę kupić już. Jak robię tak, to wtedy Mordekaisera wywalam. Nie robię Olina, bo oczywiście kurczaki są. Dobra, opłacało się rolować na pewno. To Lulu można wyrzucić na pewno, tylko na razie nie mam za co ją zamienić, tak dobrego. Bo nie wiem, Darek 2 na pewno nie jest lepszy od tej Lulu na ten moment. Wypierdzielmy tą Leonę? Nie, bo możesz być Kel zaraz. Raczej te kurczaki zrobię bez problemu. Teraz możemy tak ustawić. Tylko muszę się przyjrzeć, czy mana się ładuje, jak na shielda wchodzą obrażenia. Ta ładuje się dalej mana. To nie jest takie tragiczna ta solarka, wam powiem. Już chyba, nie wiem, szósta różdżka z rzędu. Szkoda, że to OP Blitzcranka nie graliśmy. I to jest to, co leczy, tak? Sprawdzę sobie zaraz na jakimś tym kotlecie. Jest to, co leczy, tak? Zadawane obrażenia. No to był on fajny na Garena z tymi jego przedmiotami. O, Darek przed level 3. Też się, że Lulu mówimy papa w takim wyrazie. Znaczy ona jest dalej dobra, kurde. Ona jest dalej dobra. Czekaj, tak kupił sam w sobie, jest mocny. Zróbmy tak.
ten czołgat. Znaczy, Mordekaiser jest średniawka. Myślę, komu to dać. Asasyny. Ale mi Darka sprzątnęli. O kurde, co ta robi, ta Kali? To jest takie RNG teraz, czy mam tego kryta sprzedać, czy nie? Bo mnie pokona, ale no. No, Winstreak w dupę. Nie wiem, jak to jest możliwe, że Kali zwanshotowała mi Darka, który ma 2 HP prawie. Mało ma życia już, w ogóle mało ludzie mają życia. Wszyscy już Olina zrobili, ja sobie tak tylko przeglądam te jednostki. Jeden Garen. Dwie Leony. Kupujemy. Jest, dobra. Opłacało się gridować. Pewnie się opłacało. No, nie mogę tego wywalić. Mam dużo takich małych upgrade'ów, nie? Dopóki Kali nie znajdę, to musi zostać tak, jak jest. No, Luciana też, ale Gunslingera wtedy. Jak wejdzie czołgat na dwójkę, to mogę pomyśleć, nie? Z tymi przedmiotami zrobię. Do karuzeli poczekamy. Rangersko, czy każdy już gra asasynów, naprawdę? Ten gra shapeshifterów, widzę, i ma tu midalkę śmieszną. Ale jak ja nie umieram na hita, no to mają problem się przez tego shielda przebić, chociaż... Alvein się rozpędza i dostał buffa z rangerów. Ładnie. Dobra, teraz idziemy w level już, nie będę trollować. Tylko kurde, nie ma miejsca chyba na te strzyżowanie i czołgatek, jak chcę tak grać. Tak czy siak. Nie chcę jeszcze alinować, mam za dużo HP, no nie strołujmy, ten ma pieniądze tylko. Czy on gra ten Kemps? Elementalisty, czy Yordle? Lucian tutaj, Sejuani? Komu dać ten Endless Roger? No nie chcę i tak dalej. Dobra, do kółka poczekamy. Na kółku zdecydujemy, jaki przedmiot składamy. Widziałem, ktoś tam ma Sejuani, więc ją sprzedam. Mógłbym teraz zalapować, mam na level, nie? Ale no mam dużo HP, więc nawet jak przegram, nie broni już mi streaka żadnego. Ej, ale ten Garen to jest... Pierwszy raz coś takiego widzę w ogóle. Widziałem 2 nastakowane, tylko ja właśnie nie wiem, czy one się nie stakują. Czy na te takie przedmioty, które zadają obrażenia, nie działa... Nie, no wątpię, żeby działał buff sorcererów. Kogoś aż zniszczyliśmy po prostu. Kindred mógłbym kupić, ale to jest naprawdę... No, musiał być cud, żebym Kindred level 3 zrobił. Jest tak, Kale. I ma słaby przedmiot, w miarę słaby, więc może zostanie. Na przykład słoń jest 100 razy lepszy, jeśli chodzi o przedmioty i wartość. A Nobli widziałem, że nikt nie gra. Tak, ktoś miał Garena, ale wątpię, żeby Nobli grał. Niestety po jego stronie jest, bo ja razem z nim wyjdę. Ja nie wiem, czy nie będzie chciał mi zakosić tej Kayle. O, świnio zasrana. Dobra, to na przedmioty patrzymy. Rabadona komu? Nie wiem, komu dać tego Rabadona, to jest problem. Kurde, nie wiem, czy jakbym szybciej nie wystartował. Co mam zrobić z tymi przedmiotami teraz? Dobra, na razie pauza. I po smoku level up, Olina robimy? Komu się AP przyda? Mógłbym Lucianowi zrobić. Czy ja tego Dravena wrzucę w ogóle? Mógłbym wrzucić, teraz jest lepszy od Luciana? Nie, na pierwszym poziomie chyba nie jest lepszy od Luciana. Na razie zrobimy pakt. Z tym będzie problemy, no. O, ma tego. Idę, nie zerkuję, bo dostała stunę od Pajka. Czy zdąży? Dała radę. O, to było klacz, dzięki temu wygraliśmy. Pokerson level 3, powalony champion. 4 lata stuna. A jak będę mieć Noble, to będzie mieć dużo ciężej na mnie. Przez ten armor potrzebowałby Voidu, żeby się przez ten armor przebić na Noble. Patrzcie, prawie umarł, bo jego wyeliminowałem. Tylko widzę, że ta gra się kończy, więc może zaraz szybciej pójdę Olina. Draven? Lucek, morda. Dobra, nie, no nie ma miejsca na tego Dravena, tak czy siak. A tym to jeszcze ma w miarę sens. Czyli Rabadon nie, ale 2T. Bo wiecie co, dam to Vayne. No ale Vayne, głupio dawać Vayne TAP, bo jej to chyba nie pomaga w niczym w tej pasywce. Dobra, poczekamy do smoka, może smok coś dostanie. Mam tyle HP, że mogę gridować naprawdę. O, niestety dobry Zephyr muszę i stoją miławki jednostki. No to przegram, o, koleś miał level przewagi. On sprzedał tą Kayle, koleś?
Tak, wziął tylko dlatego, że ja nie miał. Nie, kupił. O, ma level 2 Kayle. O kurde. Tak, ja na niego walczę, ma level 2 Kayle. Teraz to zauważyłem dopiero. No, to się robi niebezpiecznie w miarę. A jednostek 5 poziomu jest 10 puli, więc szansa na moją Kayle się spadła tak bardzo mocno, jeśli mam być z wami szczery. No, ja dużo widzę tą kinet. Po smoku coś poradzimy. Smok powinien w prawo atakować, tak? Jeśli się nie mylę. Jak się mylę, to mogę go nie zrobić. A mi się wydaje, że on tego ziomka w prawo atakuje tutaj. Prawie zawsze. Jak się mylę, to go nie zrobię. Kurde, nie wiem, spell damage. Giepek mało bije z tych beczek. Aurelion niby jest, nie? I Aurelion mówi tak, halo, weź mi ją, fajne przedmioty. Dla ciebie. I to jest właśnie to, i ktoś tu powie, że ta gra nie ma w ogóle, że jest RNG tylko. No nie wiem, no, teraz mam cholernie ciężką decyzję do podjęcia. Szpatuła. To cholernie pamiętam, maga z tego robię. No ale to Vayne wrzucam. Nie, to nie jest, to nie jest, to jest Zekę. To Kindred wrzucę, bo Kindred jest w środku, Zekę, Kindred. No, to już jest lepsze. Takie dużo buffów takich mamy. To najpierw muszę zrobić akcję animację, Lucian jest. Rolujemy sobie troszkę Fiora, której nie kupię. Kolejna Fiora, której nie kupię. Lucek kolejny. Tylko do środku miał być Garen, z tego co pamiętam, nie? Nie, trochę przesadziłem i nie wrzuciłem jednostki żadnej. Za mało czasu troszkę miałem. Ale Cho'Gath wszedł, to jest okej. Okay. No mi coś zwanshotowali, ale nie wiem co. Straszna jest to demon, Akali. Manę wyssała. Ten się nie zdążył obrócić. Mordekaiser. Ale spierdzieli mnie teraz. Czemu ona nie atakuje? Dobrze, no. Stój sobie, ja w miejscu. Nie miała disarma, nie wiem co się stało. Po prostu sobie nie atakowała. Kolejny Yasuo. To jest za dużo tych buffów już jest, wam powiem, mi się trochę młyn robi. Coś takiego? Lucian level 3, jestem też ślepy, że tego nie widzę. On bije spell damage na drugim ataku Lucian, więc mogę mu to włożyć teoretycznie. Kurde, Kindred. O, Kali teraz dostanę, to jak tego nie wygram, to się dziwię już. Ja żaden asas na plecy nie poszedł, Zed ma stun na 8 sekund. Nie wiem, czy... Nie, no nie ma sensu, jednego mu tylko ułożyłem tego roda. Cho'Gatha można kupić. Jest lepszy teraz od Leony chyba. Jeden HP ma typek, no zdziwię się jak to przegram. Aż w samym RNG mogę to wygrać. A nie wiem, nie zagrałem tej gry najlepiej na świecie, jeśli mam być szczery. Jak ją wygrywam po prostu, bo chyba, bo tak. O, nie miał sesji, nie? To był ten element, nie, to był ten za snami. A, jeden pies. Te Kayle wróciły do puli, ale ich nie widzę. Ale Pike mu skoczył. On go tak wstawił, żeby ten Pike pierwszy skoczył, naprawdę? Garen, dużo robisz, się dał radę wykręcić na tych. No nie no, winek jest. Nie wiem, zagrałem, mi się wydaje, że słabo tą grę, a i tak wygrałem, to o czymś świadczy mimo wszystko. Ale miałem problem z tymi przedmiotami. No ale nic, dajcie znać, czy odcinek podobał, nie udało się nowi zrobić papatki. Ale był Garen tarczownik.